Sylwia Lipka i witam was ponownie na moim kanale. Jeśli śledzicie Snapchata mojego i Disney Polska, to na pewno wiecie, że w ostatnim czasie pojawiłam się w Londynie. A jeśli nas nie śledzicie, to koniecznie nas dodajcie, bo widzicie, jakie fajne info was mijają? W każdym razie w ostatnim czasie pojawiłam się w Londynie, żeby porozmawiać z Sofią Carson i Sabriną Carpenter o nowym filmie Adventures in Babysitting. Wywiad, który nakręciłam z dziewczynami, będziecie mogli oglądać dzień przed premierą filmu, która będzie miała miejsce we wrześniu. Więc jeśli tylko poznam oficjalną datę polskiej premiery tego filmu, na pewno dam wam znać na moich social mediach. A dzisiaj zabieram was w podróż po Londynie i pokażę wam też moje stylizacje, które na siebie założyłam, kiedy tam byłam. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji mojego kanału. A teraz nie przedłużajmy i przejdźmy już do filmiku. A co jeśli ty... Wszystko miałam gotowe, więc mogłam polecieć prosto do Londynu. A chwili, która jest, już nie będzie. Kiedy dotarłam, przywitała mnie naprawdę typowo londyńska pogoda. Już czas! Właściwie to było ciepło, więc założyłam letni kombinezon w paski, który połączyłam z brązowymi dodatkami. Myślę, że wygląda to naprawdę dobrze, a w ogóle to popatrzcie, no moje okulary są świetne. Tego wieczoru udaliśmy się na spektakl Disneya pod tytułem Aladdin. To był chyba najlepszy spektakl, jaki w życiu widziałam, naprawdę. Poza tym kocham musicale, więc czułam się w teatrze naprawdę świetnie. Poza tym spędziłam trochę czasu z innymi vlogerkami, które są naprawdę fajnymi osobami. Przykro mi, że nie mogłam nagrać nic z teatru, ale po pierwsze, nie można. A po drugie, lubię skupiać się na tym, co dzieje się na scenie. Oświetlony Londyn nocą wyglądał naprawdę przepięknie. Razem z Emilką prowadziłyśmy relacje na Snapie Disney Polska. Właśnie, przed chwilą mówiłam o teatrze. W Londynie jest ich mnóstwo. Naprawdę, na każdej ulicy można zobaczyć teatr. Następnego dnia słońce świeciło. Jestem jak z innej układanki, część WZ2. Już jest się w takim turystycznym miejscu jak Londyn, to koniecznie trzeba odwiedzić sklep z pamiątkami. A co to na głowę? A co jeśli będzie... Tego dnia ubrałam na siebie biały kombinezon, który aktualnie jest moim ulubionym, który połączyłam z tymi samymi brązowymi dodatkami, ale popatrzcie na moją fryzurę. Taki wianuszek z warkoczyków jest naprawdę niesamowicie wygodny, bo odgarnia włosy z twarzy. A co jeśli ta noc jest właśnie jedną z tych? W Anglii kilkukrotnie, ale nigdy nie jadłam tam pizzy, więc doszłam do wniosku, no halo, przecież ja bardzo lubię pizzę, trzeba zjeść pizzę. I poszłam na pizzę. Tak to ja. I byłam najszczęśliwszą osobą na świecie, zresztą sami zobaczcie. Tego dnia w Londynie było naprawdę mnóstwo ludzi, ale to pomogło mi poczuć taki bardziej wakacyjny klimat. I postanowiłam odwiedzić kilka typowych dla Londynu miejsc. Dlatego doskonale sprawdziły się moje srebrne buty na platformie, które połączyłam z białą bluzką z napisem niebawem. Zgadnijcie, z czyjej to kolekcji. I jeansową spódnicą. Zapomnieć chcę na jeden dzień. Zawsze znalazła się chwila na zrobienie zdjęć. Również przy budce telefonicznej, nawet jeśli kabel okazał się być zepsuty. Poznałam mojego nowego kolegę Benka, poznajcie Benka. Nawet wiatr, który bardzo mocno wiał, nie odstraszył nas. I dalej podziwiałyśmy to piękne miasto. Następnego dnia nadszedł czas na wywiad z Sofią Carson i Sabriną Carpenter. Przede wszystkim to musiałam przygotować pytania. Dziewczynami rozmawiało się naprawdę fajnie. Rozmawiałyśmy o filmie Adventures in Babysitting,
który swoją premierę będzie miał we wrześniu, a wywiad pojawi się dzień przed premierą filmu. Do widzenia, Londyn. Czy naprawdę chcesz? Do stracenia mam tylko sen. I to tyle, jeśli chodzi o dziś. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji mojego kanału. Dajcie znać, czy byliście kiedyś w Londynie i która stylizacja najbardziej Wam się podobała. Mam nadzieję, że będziecie teraz czekać na mój wywiad z Sabiną i Sofią. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i pa!